Siemka, lodziska, Stavros 8.4, Geek PS3, ale trochę, kurna, coś zamazany jestem. No już lepiej. Ach, kurna, niewyraźny byłem. Jak widzicie przed sobą, to mój składzik taki trochę polski, można by powiedzieć, w fucie. Tu ten pierwszy mecz będzie zagrany cały. Chcę, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak gram, jaki cienki jestem. Tu mamy ławkę rezerwową, możecie sobie teraz wszystkich popatrzeć, nie będę gadał po kolei. Klub jest też, w klubie też jest trochę graczy, mam też drugi skład zrobiony. Drugi skład zrobiony jest Barclays Premier League. Tak więc zobaczymy, co będzie. Ja się bujam mniej więcej pomiędzy dywizją czwartą a trzecią. Wszystko zależy, jak idzie granie, jak bardzo mam chęci do grania, bo czasami to też chęć nie ma, tam trochę do przodu, będzie lepiej moje ryło widać, nie wiem po co, ale będzie. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jak ma być. Nie wiem, jak jest z głośnością gry, właśnie tego jeszcze zapomniałem sprawdzić, te ustawienia. Tu mi pasek myrda, że przechodzi, że działa, no nie? Zobaczmy, jak będzie w rzeczywistości. No co jeszcze mogę powiedzieć? No trochę się pobujamy, jak widzicie, mamy, no teraz jeszcze tylko inwestycja jest w mojego prawego obrońcę Piszczka, który dostał w ostatnim tygodniu informa, tak więc jeśli, jak się uda, trafimy kogoś naprawdę kozackiego w BPL-u, Tocach. Po z innych lig jednak chyba nie będę robił raczej openingu, pack openingu, ze względu na to, że po prostu nie przepadam za tymi ligami, jedynie co na sprzedaż, no mamy Chelsea Football Club, można by powiedzieć. Jedynie co, no to tam Vincent Kompany. Nie pasuje. Luis Czech na bramce, który jest kozackim bramkarzem normalnie w tej grze razem z Neuerem. To jest miazga. Miazga jak mało. No, to też mi się podoba, to nie wiem. To mi się podoba najbardziej. Korzystam. O, jest dobra, możemy pograć. Ja ogólnie, no, jakiś tam rewelacyjny nie jestem. Grać trochę gram. Trochę pogram, trochę się pobujam. Ogólnie, no, standardowy system w FIFA obecnej jest. Dziękuję. Standardowy zestaw w FIFA obecnej to jest zejście do skrzydła, wrzucenie piłki i liczenie na wygranie wygranie główki. Ja powtórek nie oglądam. Staram się przynajmniej nie oglądać, w szczególności jak strzelę pierwszą bramkę. Jak go zdziurawił chamsko. Dobra. Strzelę pierwszą bramkę, to na pewno nie oglądam. Daję szansę przeciwnikowi, jeśli on strzeli drugi bramkę. O Jezu, ale babol. Jeśli strzeli drugi bramkę, dokończmy myśl, bo kurna... Wiechę mam, dobra. I nie mogę się dogadać. I widzę, że ogląda. To sobie wtedy też pooglądam. Aj! Bo tak ogólnie to nie przepadam za oglądaniem powtórek, bo to mnie nie bawi po prostu. Aj, spalony, niepotrzebnie tym graczem bywałem do tej piłki. Aj, ty chamie. Muszę skrzydła uważać. No i właśnie, o, zejście do skrzydła będzie. Standardowy zwód do środka. Nie ma zwodu do środka, ale wygrana główeczka. Mam Ciąka, zacząłem korzystać z Thiago Ciąka, wcześniej korzystałem z Perkisa. Zacząłem korzystać tylko z tego względu z Ciąka, że jest po prostu szybszy. Dawaj, kurna, biegnij, Wolski. Kurna, szkoda, że to nie Piechu. Piechu ma pace 91, tak więc jest kozacko zrobione, jeśli chodzi o tą grę. Mam nadzieję, że kolega wyjdzie, to mi zapewni szybki meczek. Chyba, że zmiany robi, bo tak też można. Piech ma naprawdę dobry pace, 91. Później jest Jankowski drugi. Drugim moim... Oj, szajse. Drugim moim napadziorem w zmianę... O, ale babol. Na zmianę z Piechem. Nie ma, a nie ma spalonego, no. Lewandowskiego raczej rzadko co zmieniam, bardziej idzie on fitness carda na niego. Ze względu na to, że jak były darmowe paczki, to się trochę tego potwierało, trochę tych darmowych fitnessów się uzbierało. Aj, ty kurna, chamie jeden. Tak więc jest co w nich ładne. O, ty jakie zagranie. O Jezu, ja to jest mój mankament. No dobra. Aj, kurna, przyjęcie drewniane. To jest mój mankament, za dużo ślizgów mi się wydaje, że robię. O,
Oj, niebezpieczne, niebezpiecznie będzie. Teraz będzie dopiero niebezpiecznie. Gościu chyba nie zna krzyżyka, ale dobra. Tak też można. Zagraj to! Nie wiem, czemu tak się dzieje. Dobra, coś się wokal tu pierdzieli w grze, to ściszymy trochę. Nie wiem, co jest grane. Dobrze, niedobrze. Muszę jeszcze, widzę, popatrzeć w ustawieniach. No, sorki za to, to nie jest planowane. Kurna! O Jezu, ale go kupił. Ojejku! Dobrze. A i za delikatnie. No to mnie rozwala w tej grze właśnie, że ci ludzie, zawodnicy biegną, mimo że piłka leci w drugą stronę, już leci do tyłu, już zagrany, główką to nie dalej biegną. Co to było? Haha, jeszcze rzut rożny, wygrałem! A widzicie, teraz już jest normalnie, to nie wiem, o co chodzi. Tu nie chce mi się pamiętać. Oj, babol. To jest? Kolejny rzut rożny przed bramką. No w sumie to ja sobie mogę... O! Tak se założyć. Chociaż mogę się bardzo drzeć. Nie, bo mnie będzie drażnić. Widzę, że będzie mnie drażnić te szumy. Nie wiem, z czego to się bierze. Nie wiem, czemu tak jest. Szumy w tej grze. Kurna, miałeś go pociągnąć jeszcze raz za tą koszulkę. Niebezpieczeństwo. Właśnie to jest to. Wrzutka z boku. I bramka, no nie, jak obrońca, często, gęsto obrońca się źle ustawia, mimo że stoi przez 90% lotu piłki, stoi bardzo dobrze, to później, no, tego właśnie nie lubię. Specjalnie nie oglądam powtórek, żeby nie oglądać ich, kolega tutaj widzę, normalnie oglądania jeszcze wszystkich, no już myślałem, że wszystkich trzech. Jak strzelę bramkę, to zobaczycie, co lubię robić w takich momentach. Rzut wolny! Ty chamie, no! Dobra, i tak wiem, że pod krótkiego podejdziesz. No fajnie, Syto. Dobra, jakoś tam się udało. Biegnij, no i z... Japie. Dobra, lecimy. Lewy silny jest, ale powolny. Wielu ludzi zapomina, że istnieje przycisk. Siadła mu między nogami, kurde no. Holy shit! Dobrze. Dawaj lewy, dawaj, wyprzeć go! Ach, wyprzedził, ale niestety. Czemu ten dźwięk taki dziki? No co ty robisz, chłopie? Ja jego. O, piękne zagranie. Jak go zdurabił? Haha, się odbił od niego w ogóle, masakra. Pięknie. Dobra, dawaj, Polski, jaj, nie dojdzie do tego. Dobra, spalony. Nie biegnij do tego, bo spalony, flagi nie widzisz. Ani jeden. Nie wiem, może kabel, nie no, kable są świetne sztuki, no nie. Nieśmigane, muszę się to uczyć jeszcze. Dobrze, moja piłka, to się liczy, to to chodzi. Dawaj, nie tu wychodzi. No nie! O kurde, co jak schodzi? Dobra,
Ramkę, no weź to, złap, chamie jeden. Jajero. Co ty sobie biegniesz? Ty sobie, może nie biegaj tyle. Nie biegaj tyle, bo się zmachasz. No jak to nie jest rzut wolny? No blokuje mi strzał. No, a mój... No idź ci pan w chuj, brzydko powiedziałeś. No i nic nie ma, co nie, podkosimy kolesia, ale dobra jest. Szkoda, nie wiem, to Blaszczykowski. Ajajaj. Ajajaj, dziurawa, dziurawa, poszła dziurawa, ale niestety. Oooo! Bombeczka poszła, ale kurna, znowu obok bramki. Koniec. Przerwa. Mamy delikatną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale tak, to było na tyle, nie jest najważniejsza statystyka 1-1. Tu na kamie, czasami jak mam Wolskiego, to za Wolskiego wpuszczam Milowego, jak widzieliście mój skład. Miałem też... Co to był? Jak on się tam wydaje? No, znowu zbiega na środku. Dobra, Czesny. Czesny. Pan powinien być z przodu, a nie. No co się zatrzymujesz? Tam jeden, ale wychodzi kosetki! Aaaaaaah! Kosa! Positional player this player is really good. Kurna chata, mada, fata. No niestety. To najbardziej wkurza to, że zmiana zawodnika, jeśli wykonujemy zmianę na innego gracza. Ajajaj, prawie mu ja sztampowa. Moje najlepsze zagranie się prawie udało. Dobra, bierz to Szczerny. Bierz to Szczerny, wal. Wal to na ryj. Dawaj, no gdzie uciekł? No i właśnie o to mi chodzi, takie zagranie. Gorące. Gorące, dobra, to żółta kartka dla mojego Grajka. A nie, dla niego. A nie, o, mój. Myślałem, że dla niego. Ach, tak, to już właśnie. To jedno jest rzeczy, którą chciałbym tak naprawdę, żeby wyeliminowali. Powtórki. Włączymy się do meczu, wybieramy sobie przed meczem opcję. Nie chcę oglądać powtórek żadnych. Nie. I wtedy mamy możliwość grania, no od razu gramy. Ten mecz nie trwa pół godziny. W niektórych przypadkach tak się właśnie dzieje, że grają, przeciągają, oglądają powtórki i w ogóle... Uj, nie wziąłem sobie, ale to... Walduś. Walduś Sobota też na drugim skrzydle się nada. Jak tak dostajesz żółtą kartkę, nie martw. Jajem. Co za babor, ale wyrzuciłem mu z auta. Dobra. Biegnij ty, Wolski. Ajajaj, wychylmy do ludzi. No teraz biegnie. Tam szło. Dobrze. Czemu Wolski, kurna, mój kam? Dobrze, mój kam jest, kurna, na środku, tak, no? Uderz! O, złapał ty chamie jeden! Ja nie wiem. No zawróć, zatrzymaj się już, chamie! A Jezu, prosto w ręce, no co za Marian!
Dobrze, dobrze, wybita piłka. O kurwa, wracaj się. No i właśnie to, zmiana zawodnika, on się zatrzymuje. Piłeczka na drugą stronę do Arkadiusza Piecha. Aj! Niestety. Kupił. Kupił mnie, przekupił. O, cię kurwa, Chamie, są ty! Dobra. Dobra, aj, no, do kogo? Do kogo to było? Do kogo, no? Chamie, do kogo? Widzicie, cienki jestem. Mogę go przykosić trawkę. Dobra. Dobra, lewy. Straight in sharply, read it well, got in there quickly. Uderz! A teraz właśnie robię to, co jak mnie denerwują ludzie, którzy oglądają powtórki, jak ja strzelę pierwszą bramkę, nie oglądam nigdy ani powtórki, ani jednej, jak widzieliście. No to teraz mamy szansę, ale ten obraz coś niewyraźny? Czy ja taki niewyraźny? Ten obraz taki niewyraźny. Zaraz zobaczymy. No i właśnie to ja czynię. Oglądam wszystkie trzy powtóreczki, aż do samego końca. Taka lekka nauka, można by powiedzieć, dla przeciwnika, no nie? Ja tam nie lubię oglądać powtórek, nie gram po to, żeby oglądać powtórki, ale jak ktoś lubi, proszę bardzo, wszystkie trzy mogą być oglądane. Jedziemy z koksem! Blasi Sikorski! Aż tutaj dwie bramki Błaszczyka, druga i 79 minuta. Ej, no, chamie! Cię zrobił z konia! Ale jeszcze rzut rożny, to jeszcze może nie być koniec. To jeszcze może nie być koniec. Dawaj i wychodzimy! Kontra, Walduś Sobota! 3-2. Aj, w sam środek. Tam środek, uderzona piłka. Ale jeszcze jest szansa, Walduś! Go! Jezus Maria! Obok bramki! Ty ruro! Dziękuję, do widzenia! A jak strzelam następną bramkę po obejrzeniu powtórki, nie łączę powtórki. Bo tu chodzi o granie, a nie o oglądanie powtórek. Chłopie, idziemy do ludzi. Ajajaj, chciałem Johna z woda przyczaić. Ja byłem skillerem, jak to się mówi. Trików nigdy nie używałem. Jakoś zawsze mam szczęście. Skrzydło, Walduś. Aj, nie minęła piłka. Aleluja, aleluja. Biegnie do tej piłki, pięknie. Ale nie wywalaj swojego. No nie. Piękny ślizg, o to chodzi. Bramkarz wyszedł, ale nie wiem po co. Dobra. Koniec spotkania!
Wygrywamy 3-1. O to chodziło, to byłem ja, Stavros 84, pierwsze spotkanie w Hucie. Później oczywiście będę nagrywał już normalnie spotkania, w sensie skład jaki mam, czy jakiś znany zaszły, czy nie. 3, może 4 mecze obcięte do najważniejszych akcji, chyba że chcecie oglądać całe spotkania. Ale raczej wątpię, że chcecie coś takiego oglądać, bo to jest dość nudne, jak się nic nie dzieje. Tak najciekawszych sytuacjach można obciąć, można pokazać. Tylko wiadomo, jeśli chcecie sobie zobaczyć powtórkę, w moim przypadku strzelenia bramki, chyba że kolega będzie oglądał twardo, silnie, no to też to pooglądam. A co mi tam? Ja ogólnie nie lubię oglądać powtórek, chyba że jest naprawdę jakaś akcja, bramka, kozak. Jak widzicie, utrzymanie już mamy pewne, 4 mecze zostały mi w tym sezonie, można powiedzieć. 5 punktów minimum logistyczne, czyli no 2 wygrane, powiedzmy, remis, 2 remisy wygrana, 2 wygrane, 6 punktów, byleby awansować, byleby pójść dalej. No i co mogę powiedzieć, no to byłem ja, tak właśnie gram, pokażę wam teraz skład z BPL-a jeszcze, który też mam. Jak widzicie, tylko 2 składy, więcej nie korzystam. Jakoś, ja nie umiem robić składów, jeśli macie jakieś propozycje rzucenia składu, co mógłbym zrobić, to widzicie, 3-5-2 ustawienie, jakoś mi, powiem szczerze, pasuje. Polakami nie pasuje, bo są, ta trójka obrońców jest powolna, ja nie mówię, że ci są strasznie szybcy, bo Figuera 76, 67, Agger Jagielka też 67, ale jakoś, tak powiem szczerze, mi pasuje. Tutaj z reguły gra, o, ten pan, i na skrzydłach mamy albo Poldiego, albo Sterlinga, Ox, albo Walcott, który Walcott to jest w ogóle miazga w porównaniu. Walcott pace 96, Sterling pace 91, tak więc mają na czym pobiegać, że się tak wyrażę. No i w napadzie Starić Benteke teraz, czasami jest to Remy albo Negredo, jakoś tak. Powiem szczerze, Benteke, wszyscy tak mówią, że to taki kosior, no ma siłę przepchania się, ale jakoś tak mi osobiście nie podchodzi. I coś, co można tu powiedzieć, jako trener, którego chciałbym widzieć w United. Ja wiem, że jeszcze mało ma chłopak niby doświadczenia, ale mimo wszystko kosior dla mnie, Ole Gunnar Solskjaer. On powinien być następny, nie Louis van Gaal, on. To jest moja opinia. Co tu jeszcze ciekawego, no... Klub, jakbyście chcieli sobie zobaczyć, a wam pokażę taki miks na pewno sporawy. Totar graczy 479, top scorer, kurna, najlepszy strzelec to Staric. No to mamy klub, jak wiecie, jak widzieliście, pack opening jest tu Susaeta, mamy wszystkich graczy. Lewandowski second in form dzięki Filipowi, no nie, Susaetka. Proszę bardzo, Team of the Season wybrany przez ludzi, bo trzeba pamiętać, że te paczki, co ja otwierałem, te, co teraz się pojawiają, to już jest wybierane przez EA. Tu mamy jeszcze Krychowiaka i Sisoko Informa. Jak widzicie, tych informów nie ma za wielu, ale jakoś takoś. Ja za dużo paczek nie otwierałem w Sisoko. W sumie, szczerze powiedziawszy, jedynym graczem z paczki jest Susaeta. Reszta, cała ta trójka jest kupiona. Tu jeszcze dojdzie, mam nadzieję, właśnie o ten zawodnik Piszczek. Mam nadzieję, że się uda go trafić, jeśli chodzi o informy. O, właśnie, puch, o to chodziło. Informy, tak więc no, jest tych graczy trochę. Co jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? No mógłbym, w sumie jest sporo z różnych klubów. Ciekawy, jestem ciekaw, z hiszpańskiej też mam ligi trochę, z włoskiej, niemieckiej. Część graczy polskiej, czy oczywiście z niemieckiej, Benisz, Lewandowski, wiadomo. Tak więc, no, mógłbym porobić jakieś ze składy, ale ja się na tym nie znam, nie umiem jeszcze, jestem za cienki. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Tak dość przydługim, ale tu właśnie o to chodziło. Taki pierwszy, zapoznawczy, dobrze, że zwycięski, o to chodzi. Zestaw, mam nadzieję, że się uda otworzyć, bo chciałem, a jak się nie uda, to nieważne. W każdym razie będę chciał zrobić kolejny pack opening. Mamy ligę angielską, jak wiecie, 10 paczek po 15 tysięcy. Nie patrzcie, na końcu będą na pewno, to akurat nie jest problem. Tak więc mam nadzieję, że się uda zrobić wszystko to, co jak ma być. Tak więc będę wdzięczny. Linkujcie, znaczy się subskrybujcie, polecajcie znajomym. To byłem ja, Stavros84 i GeekPS3 w takim przydługim
pierwszym odcinku z Futa, ale tu właśnie o to chodzi. Pierwszy zapoznawczy. No oczywiście story jak zwykle niedostępne. No i tyle.